chwała Panu Bogu. Śpiewając te pieśni i słuchając Bożego Słowa, i tak jak już tu było wspomniane, że obchodzimy pamiątkę śmierci Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas tam na krzyżu, na Golgocie. Zmarł dla naszego dobra. Właśnie tak jak było wspomniane, On mógł zejść. W Jego obronie mogły stanąć dziesiątki aniołów. Ale wtedy nie wypełniłby się Boży plan. Pan Jezus to wszystko w milczeniu, tak jak w tym wierszu było mówione, zniósł dla naszego dobra, bo On nas kocha, bo On kocha ludzi. On tak wspaniale nas ukochał, że był gotowy oddać swoje życie za nas tam na krzyżu, na Golgocie. Zmarł dla naszego zbawienia, abyśmy wiecznie żyli i mieli z Nim życie wieczne. To jest wielka miłość. On jest w niebie. On nas tam oczekuje. On powiedział, że tam w domu Ojca jest wiele mieszkań. Przyjdzie taki czas, że On przyjdzie, weźmie nas do siebie, bo On chce, żebyśmy byli tam, gdzie On jest. To jest coś wspaniałego. Przyjdzie taki czas, bracia i siostry, że spotkamy naszego Pana Jezusa Chrystusa twarzą w twarz. Ujrzymy Go takim, jakim On jest. Będziemy mieli ciała podobne do Jego ciała. Będziemy podobnie wyglądali. A wspaniałą rzeczą to jest, że On stworzył Kościół, swoją oblubienicę. Po tą oblubienicę przyjdzie i my nią jesteśmy. I On pragnie, żeby ta oblubienica była czysta, nieskalana. I On po prostu czyni wszystko, żeby po prostu ta oblubienica przysposobiła się na spotkanie Jego. I widząc tutaj, co Bóg uczynił, cenię to Boże Słowo, które jest tak mówione. To Boże Słowo, które Bóg nam dał, żebyśmy mogli w nie patrzeć i się uczyć. Jak cenne jest to, gdy znajdujemy tak wspaniałe rady i wskazówki, które już były czytane przez Kamila. Może takie proste, zwykłe słowa, ale jak dużo oni mówią, to są Boże rady. I Bóg mówi, jak żebyśmy żyli, jak postępowali, co jest dla nas najlepsze, a co jest złe. Ja też będę dzielił się z Bożego Słowa, bo uważam, że Boże Słowo jest najcenniejsze i Duch Święty ich spisał poprzez naszych braci, poprzez apostołów, świętych ludzi. Te wspaniałe wskazówki są dla naszego dobra. To jest prawo Boże. Zobaczcie w dzisiejszym czasie, jak ludzie daleko zbłądzili od prawdy. Grzech na każdym miejscu. Nie ma w ogóle pojęcia tego, co grzech. Ludzie czynią złe. Nie ma żadnych zasad moralnych. A tu tylko w Biblii je znajdziemy. I będziemy się jej trzymać, Bożego Słowa, tych Bożych prawd. Będziemy wyróżniać się, będziemy świecić. Będziemy wiedzieć, jak postępować. I wtedy, gdy przyjdą chwile, gdzie zobaczymy tych właśnie ludzi, którzy są w trudnych sytuacjach, pomożemy im i będziemy takimi ludźmi, jak tam w 25 rozdziale było napisane. Tymi, którzy po prostu widzą i pomagają i troszczą się. A to jest tak, jakbyśmy pomagali właśnie dla Jezusa Chrystusa. I Bóg pragnie, abyśmy tak czynili. Dzisiaj pragnę dzielić się na temat żywej wiary, która zwycięsko przechodzi doświadczenie, oddaje chwałę Bogu Ojcu. Ten temat, pragnę poruszyć temat doświadczeń, prób, które przechodzimy. Myślę, że każdy z nas przechodzi. Ja wiele razy przychodzę, różne sytuacje przechodziłem, które były dziwne, niezrozumiałe. Zastanawiałem się, dlaczego to, czy to ma miejsce w moim życiu. I właśnie myślę, że każdy z nas je przychodzi, czy to młodzieniec, czy to człowiek w dorosłym wieku, czy w średnim wieku. Ale jak wspaniale jest przychodzić te doświadczenia, gdy wiemy, jak Słowo Boże na to patrzy, co Biblia na ten temat mówi. I naprawdę na ten temat jest dużo Słowa Bożego, dobrych rad. Pragnę troszeczkę przeczytać to, co Bóg położył mi na serce. I najpierw pragnę czytać od listu Jakuba, pierwszy rozdział, żebyśmy uświadomili sobie, co to są doświadczenia, po co one są. Bo często, gdy w życiu przychodzą dla nas jakieś próby, doświadczenia, może choroby, może brak po prostu pieniędzy, może po prostu jakieś trudne sytuacje, które mamy w pracy czy w szkole, czy może znosimy jakieś cierpienia w stosunku od rówieśników, czy po prostu od przełożonych ze względu na Ewangelię, czy po prostu cokolwiek w życiu, może ktoś nas oszukał, to właśnie po prostu
to się jest w naszym życiu, ale to ma swój cel. I czytając Słowo Boże, list Jakuba, pierwszy rozdział, drugi, czwarty wiersz, Jakub pisze, jest sługą Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu, i on pisze w drugim wierszu następujące słowa: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. I patrząc w to, po prostu w te miejsce, musimy zobaczyć, co apostoł Paweł Jakub do nas mówi. On mówi, że gdy przechodzimy rozmaite próby, a więc różne są próby w naszym życiu, próby, doświadczenia, różne sytuacje, mamy sobie to poczytywać za najwyższą radość. Dziwne, coś mi się stało, a mam poczytywać za największą radość. Ale właśnie po prostu tak Słowo Boże nas naucza. Trzeci wiersz pisze, wiedząc, dlaczego właśnie mam poczytywać za największą radość, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Zobaczcie, po co są próby. To Bóg po prostu je posyła. One są nam dane i widzimy, że one powodują doświadczenie wiary naszej. To sprawia w nas wytrwałość. Wytrwałość prowadzi do dzieła doskonałego, a celem jest, abyśmy byli doskonali, nienaganni, nie mających żadnych braków. W tym celu są te sytuacje, które w naszym życiu przychodzą. Oni mają za swój cel. To jest nic złego, to nie jest nic takiego złego, choć nam się wydaje taka wielka, czy tragedia, czy coś. Ale one mają swój cel. Wiele doświadczyłem poprzez takie rzeczy, które są w moim życiu, że Bóg mi pokazuje na mój charakter, jak ja przechodzę próby, w jaki sposób przechodziłem kiedyś, w jaki sposób przechodzę teraz, i z każdego takiego doświadczenia, próby, mogę się czegoś nauczyć. Dużo przykładów już tu może się dzieliłem, ale wiele przeszłem takich, które po prostu wydawały się straszne, takie ciężkie dla mnie, miałem swój cel, miałem swoje zamiary, a tu raptem wszystko się pokrzyżowało. I jedno takie wspomnę, ale wszystko Bóg obraca ku dobremu. W jednym miejscu jest napisane w liście do Rzymian. Bóg działa we wszystkim ku dobremu. Gdyby mieszkałem jeszcze po prostu na zachodzie, koło Wrocławia, przywymurowałem, miałem taki dom po dziadku, wyremontowałem sobie wszystko, tam odnowiłem bardzo, no, duży taki dom, może z 10 na 12 metrów, pokoje były, mieszkanie, wszystko. W trakcie, gdy po prostu byłem za Ewangelię, w zakładzie karnym w lutym spalił się rodziców drugi dom. To po prostu drugi dom, oni mieszkali w innej wiosce, się wszystko spaliło, obora, stodoła, dom, wszystko. I po prostu oni przyszli do tego domu. Gdy wyszłem po prostu po skończonej karze, no, mieszkaliśmy wszyscy razem w tym moim domu, który był wyremontowany. Miałem sobie marzenia, dążenia, tam będę mieszkał, założę rodzinę, będę mieszkał, gospodarował i tak dalej. A co się stało? Opuściłem ten dom, jestem tutaj, kilkaset kilometrów dalej, całkowicie w innym miejscu, bo Bóg miał swój plan, Bóg miał swój cel. I nie żałuję tego. Bóg po prostu dał mi to, co mam. Po prostu też mam dom, mam rodzinę, wszystko, bo to daje Bóg. Jeszcze lepiej, jak tam było. I wiele takich sytuacji, czy w moim życiu, czy w każdego z was życiu na pewno znajdziemy. Ważną rzeczą jest to, że z początku po prostu nie wiemy, czemu to służy, dlaczego to się dzieje, ale powinniśmy wiedzieć, że Bóg ma swój plan, bo On chce nas wychować. Człowiek po prostu troszeczkę myśli, już chce jakieś plany swoje cielesne robić, myśleć o siebie, a tu coś zaboli, jakaś choroba. Oj, jaki człowiek się robi pokorny, jaki człowiek po prostu się robi całkiem inny. Bóg uczy, nie wywyższaj się, nie myśl o swoim, może byś pomyślał o moim, jesteś ze mną w przymierzu, może coś zrobić dla mnie, dla mego królestwa. I po prostu Bóg nas, po prostu jakby powiedzieć, uczy, wychowuje. Co powinna osoba wierząca wiedzieć w czasie tych prób? A więc tak jak wiemy, po prostu powinna wiedzieć, że te próby powodują to, że będziemy, wiara nasza będzie doświadczona, będziemy wytrwali, będziemy
przygotowani do dzieła doskonałego, staniemy się doskonalsi, nienaganni, bez żadnych braków. Taka powinna być oblubienica. I my jako ta oblubienica poprzez to do tego dochodzimy. Ale co się stanie, gdy my tych prób po prostu nie przejdziemy zwycięsko? Może się stać to, że po prostu nic się z nami po prostu, jakby powiedzieć, dobrego nie stanie, tylko pozostaniemy na takim samym poziomie, jakim żeśmy byli. Każda próba, gdy ją przeanalizujemy, czy doświadczenie, na pewno wniesie do nas, gdy ją przyjdziemy zwycięsko, coś dobrego, doskonalszego i wykształtuje nas charakter na obraz charakteru Jezusa Chrystusa. Wiersz jeszcze jeden, zobaczcie, co się stanie, gdy przejdziemy próby, gdy wytrwamy próby. 12 wiersz tego samego rozdziału. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Bóg pokazuje tu, zobaczcie, gdy wytrwasz tych próbie, będziesz błogosławiony, wytrzymasz próbę, nie dość, że po prostu będziesz doskonalszy, wiara twoja się wzmocni i tak dalej, to jeszcze Bóg obiecuje wieniec życia, da nam wieniec życia przez Boga. Bóg obiecuje ten wieniec tym, którzy Go miłują, którzy zwycięsko przechodzą właśnie te doświadczenia. One właśnie, widzimy, z tego miejsca są posyłane, żeby po prostu do naszego życia, żebyśmy krok za krokiem przemieniali się na obraz Jezusa Chrystusa, byli doskonalsi, bez żadnych braków. Jakub właśnie mówi, żeby to poczytywać za największą radość. Wiersz 12 pokazuje nam, że jesteśmy bardzo cenni i Bóg pragnie po prostu, żebyśmy te próby przechodzili, a On obiecuje nam wieniec życia. Następne miejsce, list Piotra, pierwszy rozdział i pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. To jest miejsce, które też właśnie mówi nam na temat prób, doświadczeń. 6 wiersz. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. I tutaj apostoł Piotr to samo mówi. Bracia tam w tym czasie przychodzili różne sytuacje, różne i prześladowania były, i trudności związane z mieszkaniem, z jedzeniem, z odzieniem, ze wszystkim. Ale tutaj Słowo Boże ich pociesza, że mówi, weselcie się, mimo że teraz, a więc w danym czasie, w którym oni żyli, czy my w danym czasie, co żyjemy, po prostu mamy się weselić, przyjmować radością na krótko, mimo że teraz, na krótko, gdy zachodzi, gdy trzeba, zasmuceni bywamy różnymi doświadczeniami. Z tego wiersza możemy się dowiedzieć, że te doświadczenia zachodzą w naszym życiu, gdy potrzeba, gdy jest taka konieczność, teraz, gdy trzeba. One nie są długie, one pisze na krótko. Jesteście zasmuceni. Gdy są te doświadczenia, jesteśmy zasmuceni. Przeżywamy, martwimy się. Ale tu apostoł Piotr mówi, żebyśmy się weselili. Z czego mamy się weselić? Weselić w doświadczeniach z tego, że mamy Ojca w niebie, że tam jest nasze mieszkanie, że tam jest nasze dziedzictwo, że spotkamy się z Panem Jezusem, że wiecznie będziemy z Nim. Ze zbawienia mamy się weselić. A w 7 wierszu Słowo nas naucza, ażeby te doświadczenia przychodzą, różnorodne, różne doświadczenia, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tu widzimy, że te różne, różnorakie doświadczenia, próby powodują to, że nasza wiara zostaje wypróbowana. Bóg wypróbowuje naszą wiarę i czyni ją coraz to doskonalszym. Tego miłujcie, chociaż Go nie widzicie. Wierzcie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. Weselcie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Gdy przechodzimy różne takie sytuacje w swoim życiu, musimy właśnie cały czas myśleć o Bogu, o naszym celu, cel wiary, zbawienie naszej duszy.
w tych sytuacjach, pomimo że nie wiemy, jakie są, dlaczego to się dzieje, różne zadawamy sobie pytania, mamy miłować Boga, wierzyć w Niego i weselić się, cieszyć się po prostu, że Bóg chce coś od nas po prostu, czegoś nas nauczyć. Następne miejsce to Hebrajczyków, 12 rozdział, list do Hebrajczyków, rozdział 12, od 5 wiersza. Nie zapominajcie, i zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze, karze syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. I tutaj zatrzymując się na tym Słowie Bożym, chciałbym zwrócić uwagę, że to słowo, które jest karanie, może ono nam się tak kojarzy z karaniem, z biciem, czymś takim strasznym, ale to słowo ma tak samo tłumaczenie skarcić, uczyć, kształcić, wychować, nauczyć, wyćwiczyć. A więc zobaczmy, jak to nam się wszystko rozjaśnia. Karanie, a co Bóg robi? Nas uczy, czasami skarci, kształci, wychowuje, naucza, ćwiczy. Poprzez te różne sytuacje w naszym życiu, które Bóg dopuszcza, po prostu Bóg nas uczy, ćwiczy, wychowuje. I to jest właśnie bardzo ważny cel. I tutaj Słowo Boże nam mówi w 6 wierszu, że kogo Pan miłuje, tego właśnie ćwiczy, wychowuje, chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Możemy się z tego cieszyć, bo widzimy, że jesteśmy synami, córkami Bożymi. I to, że przechodzimy takie sytuacje w naszym życiu, to daje nam pewność, że Bóg nas kocha, że Bóg nas chce wychować, wyćwiczyć, nauczyć, przygotować dobrego dzieła, wypróbować naszą działę, naszą wiarę. I Bóg pokazuje, że jesteśmy Jego dziećmi, że do nas jest Królestwo. I jest to taki przykład, po prostu dalej, co się dzieje w świecie. Ale jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkim, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi. Jeżeli coś w takiej sytuacji się zdziała, to jest pokazane, że w świecie ludzie, którzy się nie troszczą o swoje dzieci i tak dalej, to po prostu na nich nie zależy. Oni ich nie kochają. I tu jest po prostu napisane, że to tak jakby ojciec o jakiegoś bękarta. Ten bękar go nie interesuje. Dziecko nieprawe. A co tam go interesuje? To, żeby wychować? A tu w tym przykładzie, co po prostu był wcześniej mówiony, jest pokazane, że Bóg nas miłuje. Bóg nas kocha, bo jesteśmy Jego dziećmi. Jeżeli niektórzy nie są Jego dziećmi, to po prostu Bóg może nawet, tak jak z Biblii czytamy, że ludziom grzesznym się dobrze powodzi, żyją beztrosko i tak dalej. Życie jest super. Często wierzący im zazdrości i sprawiedliwy, że to w jego życiu spotkało, że to, a tamtym tak dobrze się żyje. Ale Bóg to robi dla nas, a oni po prostu sobie na tej ziemi żyją, a koniec po prostu każdego spotka. Koryntian, drugi rozdział, drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, 8-10. Nie chcemy, bracia, abyście nie wiedzieli, nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o trupieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę, ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że niemal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, byliśmy już całkiem pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na samych siebie polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że nadal wyrywać będzie. To jest opis sytuacji, która miała miejsce w życiu naszych braci.
Apostoł tutaj właśnie pisze, że chce, żebyście wiedzieli, bracia, o utropieniu naszym. Oni też przychodzili różne utropienia, różne trudne chwile. I tutaj dowiadujemy się, że już zwątpili nawet o swoje życie, że byli bliscy śmierci. Takie ich spotkało doświadczenie, utrapienie w ich życiu. Ale dowiedzieliśmy się tu o tym, że Bóg ich przez to uczył, żeby nie polegali na samych sobie, ale polegali na Bogu, który potrafi nawet zbudzić z martwych. I tutaj apostoł Paweł mówi, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci wyrwał nas. I tutaj pokazuje, że gdy zaufali Bogu, Bóg wyrwał z tego niebezpieczeństwa śmierci i mówi, i wyrwie. Wyrwał i wyrwie. I w nim nadzieję pokładamy i pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. To jest dla nas taka dobra po prostu rada, obietnica i to, że gdy przechodzimy różne sytuacje, to tak jak tutaj apostołowie, bracia po prostu zaufali Bogu i Bóg ich wyrwał z danej sytuacji i pomógł ich i On wyrywać będzie, tak samo i w naszym życiu. Gdy po prostu złożymy ufność Bogu, gdy przyjdą te różne sytuacje, to Bóg nam na pewno pomoże, wyrwie i staniemy się po prostu jeszcze bardziej, nasza wiara wypróbowana, coś w życiu się dowiemy. A to posłuży temu, żebyśmy mogli i drugich pocieszać w doświadczeniach, gdy takie przechodzić będą. To jest o próbach i doświadczeniach. Ale tutaj w sytuacji możemy sobie zadać pytanie, dlaczego to się dzieje, po co, jak. Następne pytania. I właśnie chciałbym zwrócić uwagę na Boga, kim jest Bóg. I przeczytamy parę miejsc ze Słowa Bożego, żeby uświadomić sobie, kim jest Bóg, bo my jesteśmy Jego dziećmi. I co się o nim dowiadujemy? Izajasza, 14 rozdział. Izajasza, 14 rozdział. Wiersz 24-27. Przysiągł Pan zastępów, mówiąc, jak pomyślałem, tak się dzieje, jak postanowiłem, tak się staje. Asyryjczyka rozbiję na mojej ziemi i na moich górach zdepczę go, aby zdjęte było z nich jego jarzmo, a jego brzemię na ich ramiona, z ich ramion. To jest plan postanowiony co do całej ziemi, a to jest ręka podniesiona przeciwko wszystkim narodom. Jeśli Pan zastępów to postanowił, któż to unicestwi? Jego ręka jest wyciągnięta, któż ją odwróci? I tu z tego miejsca dowiadujemy się, że Pan, Bóg Najwyższy, który króluje nad całą ziemią, On po prostu, jeżeli coś postanawia, to jest Jego wola, Jego decyzja. On jest po prostu takim Bogiem, który czyni to, co chce, kiedy chce i jak chce. Jeśli Pan zastępów coś postanowił, któż to unicestwi? Taki jest Bóg. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 32. Rozdział 32. 39 wiersz. Patrzcie teraz, że to ja jestem. Oprócz mnie nie ma Boga. Ja pozbawiam życia, ja darzę życiem. Ja ranię i leczę. I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. Musimy sobie to uświadamiać, że właśnie taki jest Bóg. I co w życiu przechodzimy, to On po prostu coś w swoim życiu zamierza w stosunku do nas, coś postanowił. Tu napisane jest, że Bóg nawet pozbawia życia, Bóg darzy życiem. Bóg rani, Bóg leczy. Bóg posyła na mnie chorobę, Bóg może mnie uleczyć. Bóg coś posyła w moim życiu, bo coś chce osiągnąć. Może na dany czas, tego nie wiem. Ale tu Pan mówi, że On to czyni, bo On jest Bogiem Najwyższym. Daniela, 4 rozdział. Daniela, 4 rozdział. To jest historia króla Nabuchodonozora i on miał po prostu pewien sen, był bardzo wielkim, bogatym,
Wielkie obszary ziemi były pod jego królestwem, pod panowaniem. Był pewny siebie, ale Bóg po prostu chciał mu pokazać, że on jest tym, który króluje nad każdym okolicznościami, nad każdymi królestwami. I Bóg poprzez sen po prostu dawał mu do zrozumienia, że on ma się zastanowić nad swoim życiem, oddać chwałę Bogu. Jeżeli tego nie zrobi, ma czas pokuty, czas upamiętania. Jeżeli się nie stanie, jeżeli tego nie zrobi, po prostu stanie się coś, jakieś doświadczenie w jego życiu. Znamy tą historię, myślę wszyscy. Ona jest mowa o tym, że ten król Nabuchodonozor po prostu stał się jak zwierzę i po prostu tam przebywał 7, pisze, wieków wśród zwierząt. Był to czas też naznaczony przed Boga, przez Boga. Ale miał czas, Bóg mu dał czas, to był nawet rok czasu, żeby mógł się zastanowić w swoim życiu, przeanalizować, żeby to na niego nie przyszło. Ale przyszło, bo on nie chciał tego zrobić, tylko w wierszu, tutaj jest 26, 7, 6. Gdy bowiem król Nabuchodonozor po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł: czy to nie ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mocy mojej i dla oświecenia mojej wspaniałości? Pycha, wyniosłość, hardość. Wielki, kim on jest? To było potężne królestwo, potężne imperium wtedy. Myślał, że on sam to zrobił, ale z tego dowiadujemy się, że nie. Bóg dał dany czas, że on istniał na ziemi. A gdy słowo to jeszcze było na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: oznajmia ci się, królu Nabuchodonozorze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić. 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje ją temu, komu chce. Bóg ma władzę nad królestwami ziemskimi, daje ją komu chcesz. W wierszu 20 przepraszam, 31. A po upływie dni ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia na pokolenia w pokolenie, a wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, który by powstrzymał rękę jego i powiedział mu, co czynisz. To zrozumiał Nabuchodonozor, gdy po prostu Bóg przywrócił mu rozum, że Bóg jest Najwyższy, żyjący i jego chwalił, wysławiał, jego władza jest wieczna i wszyscy mieszkańcy uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim. Tak postępuje Bóg, jak po prostu uważa za słuszne. List Jakuba. Gdy właśnie przechodzimy te różne próby, powinniśmy wiedzieć, że Bóg jest tym, który panuje, który króluje i dopuszcza je w swoim życiu. Często, gdy je przechodzimy, brak nam mądrości, nie wiemy, jak postępować. I tutaj w słowie Jakuba dowiadujemy się w 5 wierszu. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania i będzie mu dana. Zobaczmy, tutaj dowiadujemy się z tego miejsca, że brak nam mądrości, nie wiemy, jak postąpić, ale jest do nas taka wskazówka, że mamy prosić Boga. I tutaj dowiadujemy się o Bogu, że Bóg chętnie wszystkich obdarza i bez wypominania, i ta mądrość będzie mu dana. To jest wspaniale, że mądrość będzie dana, mamy prosić u Boga. Dalej, gdybyśmy to czytali miejsce, musimy wiedzieć, że musimy prosić z wiarą. Nie będę już więcej takich miejsc czytał, bo które mam, ale to, co już spisałem, to przeczytam w Księdze Joba, 12 wierszu, rozdziale 13 wierszu jest napisane: u Boga jest mądrość i moc, u Niego jest rada i roztropność. A w Izajasza jest napisane w 9 rozdziale 5 wierszu: Jezus
jest cudownym doradcą. Bóg jest cudownym doradcą. Dlatego powinniśmy się zwracać do Boga. Często po prostu robimy swoimi siłami, coś robimy i nam nie wychodzi, mamy problemy. Ale właśnie musimy mieć to na uwadze, żeby prosić Boga o mądrość. Jeszcze jedno miejsce z Joba, Księga Joba, 2 rozdział. 2 rozdział, wiersz 9-10. Joba znamy, tą historię też na pewno wszyscy. Widzimy po prostu, że Bóg wydał świadectwo, że to jest mąż sprawiedliwy, że chwali Boga, że postępuje nienagannie, a przyszły do niego takie trudne sytuacje. Zginęły dzieci, zginęły zwierzęta, wszystko bogactwo. A na dodatek, gdy dalej trwał i służył Bogu, ufał Bogu, Bóg pozwolił to, że przyszła na niego choroba. Szatan o nią wyprosił, przyszła choroba, bardzo cierpiał i zobaczmy po prostu, on też na pewno miał wiele myśli, na pewno w danym momencie nie wiedział, dlaczego to przyszło, po co to przyszło, może za grzech, może za to, może za tamto, ktoś może tak myśleć, że coś tak przychodzi, ale niekoniecznie, bo Bóg ma też swój cel. I tutaj w 9 wierszu jest napisane: i rzekła do niego żona, czy jeszcze trwa swojej pobożności, złożyć Bogu i umrzej. Tak mu podpowiedziała jego żona, złożyć Bogu i umrzej. Widzimy, trwał w swojej pobożności, ufał Bogu, on wiedział, że to nie jest bezcelowe, co przychodzi. Odpowiedział jej, 10 wiersz, mówisz jak mówią kobiety nierozumne, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swoimi ustami. Widzimy, jaka tu była podstawa Joba. Widzimy, że on wiedział, że dobre przyjmujemy, fajnie, jest dobrze, a jak złe przychodzą, to już mamy nie przyjmować, już mamy się gniewać na Boga, jego przeklinać, złorzeczyć? Nie. On mówi tak samo, trzeba ufać Bogu i przyjmować to wszystko, co nas spotyka w życiu naszym z jego ręki. Dużo dowiedzieliśmy się z Bożego Słowa. Myślę, że nie wiem, czy wszystko zapamiętamy, a na pewno nie, ale pragnę troszeczkę podsumować. Mam tu po prostu to wszystko, co przerabiałem, trwałem w tym podsumowane i te wnioski się nasuwają, nasuwa się po prostu, po co to przychodzi. W doświadczeniach często nam jest brak mądrości. Widzimy, że Słowo Boże zachęca nas, żeby prosić Boga o mądrość, ponieważ On wszystkich obdarza chętnie i nie wypomina. Tutaj widzimy, że po prostu o mądrości, co przed chwilą żeśmy czytali, że brakuje nam, mamy prosić. Przykład Daniela jeszcze w Biblii jest opisany, gdy po prostu była potrzeba, on prosił Boga o mądrość, dał mu Bóg mądrość. U Boga jest mądrość, On jest cudownym doradcą. Próby powodują doświadczenie naszej wiary, wypróbowują naszą wiarę, pokazują na stan naszej wiary, jaka ona jest, jacy my jesteśmy, jak postępujemy, jak żyjemy. One wywołują w nas wytrwałość i cierpliwość. Celem prób jest doświadczenie, abyśmy byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. W innym przykładzie jest bez jakichkolwiek braków. Poprzez te próby, różne doświadczenia upodabniamy się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg jest tym, którym należy pokładać nadzieję. On potrafi wyrwać z każdej trudnej, nawet najgorszej sytuacji. Coraz bardziej ufamy naszemu Panu Bogu i Ojcu. On daje pragnienie, abyśmy... On daje mądrość i pomaga zwycięsko przejść próby. To możemy, powinniśmy wiedzieć, nie? Że każda taka próba powoduje to, że coraz bardziej jesteśmy wytrwalsi, coraz bardziej ufamy naszemu Panu, bo widzimy, w tej próbie, w tym doświadczeniu pomógł, tu mnie uleczył i mam ufność, że mogę przyjść do Niego, On mi na pewno pomoże, tak jak apostoł Paweł to mówił. On też przeżywał to w życiu. Coraz Bóg poprzez próby nas, jako swoje dzieci wychowuje, ćwiczy. On pragnie, abyśmy z Nim byli, żyli. Ta nadzieja powinna nam przyświecać, gdy znajdujemy się podczas tych różnych doświadczeń. Ta nadzieja o Bogu, o życiu wiecznym, o spotkaniu z Nim. Słowo Boże zapełnia nas, że gdy przyjdziemy zwycięsko próby, jeszcze Bóg nam da wieniec życia. Gdy przechodzimy różne próby, powinniśmy te chwile poczytywać za największą radość, gdy jesteśmy poddawani tymi różnymi chwilami. Nie szemrać, nie narzekać, nie gniewać się na Boga. Wierzyć Boga, miłować Jego, myśleć o celu,
celu naszej naszej wiary to jest zbawienie naszej duszy. Jeśli zwycięsko przejdziemy próby, oddamy chwały Bogu, uwielbimy Boga, weźmiemy pewną naukę, czegoś się nauczymy, możemy także innych pocieszać, gdy będą przychodzić podobne sytuacje w życiu. Gdy nie przejdziemy prób, wtedy po prostu pozostanie nasza wiara na tym samym na poziomie. Poprzez próby, patrząc na list do Hebrajczyków, zobaczyliśmy, że Bóg nas uczy, ćwiczy, wychowuje, kształci. Boże karanie jest dla naszego dobra. Czyni to Bóg, bo jesteśmy Jego dziećmi. Nie jesteśmy dziećmi z nieprawego łoża, jesteśmy dziećmi Bożymi. On nas rozumie i On wszystko to czyni dla naszego dobra, bo chce, żebyśmy się tam kiedyś spotkali razem z Nim. Czy spotykają cię w życiu próby doświadczenia cierpienia? Jeśli tak, to jak się zachowujesz? No bardzo takie proste pytanie. Może wydaje się aż dziwne, ale te próby doświadczenia, myślę, każdego spotykają. Ale jak się zachowujesz, to każdy z nas musi zadać pytanie, jak się zachowujemy? Do kogo idziemy po pomoc, po mądrość? Czy uświadamiasz sobie to, że miłujący Ojciec dopuścił daną sytuację w twoim życiu, aby cię czegoś nauczyć? Czy uświadamiasz to sobie, że Bóg dopuścił daną sytuację w moim życiu, aby mnie czegoś nauczyć? On chce, zrobił to dla mojego dobra i chce, abym coś z tego wyniósł. Czy chwile te sprawiają ci największą radość i pragniesz je zwycięsko przejść, stać się doskonałym, nienagannym, bez żadnych braków? Czy te chwile sprawiają nam najwyższą radość? Czy cieszymy się? No nie wiem, nie zawsze tak bywa. Ale po czasie to się cieszymy i oddajemy chwałę Bogu. Do kogo się zwracasz? Czy prosisz Boga o mądrość przejścia tych doświadczeń, prób, utrapień? Czy może swoimi siłami pragniesz rozwiązać daną sytuację? Musimy też sobie to uświadomić, do kogo się zwracamy. Może sami robimy coś. Jak próby wpływają na twoje życie? Czy przychodzisz je zwycięsko? O czym myślisz? O czym myślisz, gdy przychodzisz te próby? Na co po prostu ukierunkowane są twoje myśli? Jak okazujesz wdzięczność za to swojemu Ojcu, że ciebie uczy, naucza, karci, wychowuje? To są pytania, które powinny nurtować nasze serce i myślę, że powinniśmy się cieszyć i radować, gdy przychodzimy różne chwile. Wiemy, że one są na krótko, że są wtedy, gdy potrzeba. Gdy zachodzi potrzeba, Bóg daną sytuację widzi i daje nam to doświadczenie, bo On nas kocha, On to czyni z miłości. A więc podchodźmy do tego, co przechodzimy w życiu z radością i z tego, że to się dzieje nie tak samo siebie, tylko Bóg ma nad wszystkim kontrolę, że Bóg to czyni w naszym życiu, bo nas kocha, bo nas miłuje, bo jesteśmy Jego dziećmi. Pragnie nas wychować, przysposobić, stać się, abyśmy stali się doskonalsi, abyśmy się upodobnili do Boga i w końcu z Nim mieszkali. Niech Pan nam dopomoże, abyśmy te próby w swoim życiu przechodzili zwycięsko, a tam jest wieniec żywota. Amen.